nowa Dacia Duster w końcu trafiła w ręce testerów, którzy pozwolili sobie zabrać trzecią generację na bezdroża i nie tylko. Jak już wiemy, SUV marki Dacia wygląda znakomicie. Nowoczesne, ostre i zdecydowane linie pokazują, że mamy do czynienia z samochodem godnym miana pojazdu XXI wieku. Mimo że nadal widać tu pewne uproszczenia, to Duster wyróżnia się na ulicy. Ogromne zmiany zaszły w środku. Tutaj macie porównanie Dacia Duster trzeciej generacji z wymiarami względem drugiej i pierwszej. Na trasę testową wybrano m.in. drogi terenowe, gdzie samochody mogły zostać przetestowane pod kątem swoich dość dobrych właściwości. Spory prześwit umożliwia bezproblemowe wjechanie tam, gdzie inni będą mieli obawy. Chociaż tutaj zdania są podzielone co do prześwitu. W środku nie ma porównania do poprzedniej generacji. Chociaż plastiki są nadal twarde, to design stał się znacznie bardziej wyszukany. Jest więcej skomplikowanych kształtów, przetłoczeń, wzorów. Kabina Dustera mocno zyskała też na cyfrowych wskaźnikach przed kierowcą. Po środku możemy mieć spory ekran, a oba, zarówno lewy jak i środkowy, mają zupełnie nową grafikę. Interfejs nie działa zbyt płynnie, ale pamiętajmy, że jest to nadal Dacia. Siedzenia też już nie przypominają poprzednika, nadal nie są to fotele wyższej klasy, ale na pewno nie męczą, a zakres regulacji jest dość spory, zwłaszcza w wyższych wersjach. Nadal zdarzają się trzeszczące lub słabo spasowane elementy. W środku jest nieco więcej miejsca niż w poprzednim modelu. Można odnieść wrażenie, że nowy Duster jest lepiej wyciszony od poprzednika. Silnika w środku raczej nie słychać, a przynajmniej nie aż tak bardzo. A wibracje są dobrze tłumione. Praca zawieszenia to niezły kompromis pomiędzy komfortem a trzymaniem się drogi z przewagą w stronę bardziej komfortu. Jest chyba nieco bardziej miękko niż w poprzedniku. Nierówności są wychwytywane znacznie lepiej. Jak więc jeździ nowy Duster 4x4? Ciężko mi ocenić po kilkugodzinnych testach, ale na nawierzchni, na której testowaliśmy samochody, wypadły one całkiem dobrze. Dobrze radził sobie z błotem i ze śliskimi nawierzchniami, pełnymi mokrych liści i piaskiem. Silnik pracuje cicho i sprawnie, chociaż trzeba używać nieco więcej gazu niż dieslu. Napęd 4x4 używa znacznie więcej elektroniki niż w poprzedniej generacji. Ale to skutkuje lepszym radzeniem sobie w trudnych sytuacjach i wysoką stabilnością jazdy. Co do wad, zapewne wiele osób chciałoby mieć jednak silnik diesla i 4 cylindry. Na razie jednak Duster 4x4 pokazał się z dobrej strony, ale brakuje mu tych 4 cylindrów. Przy tym teście sprawdziło się pokrętło z 5 trybami jazdy: tryb auto, tryb śnieg, tryb błoto, piasek, do jazdy po luźnych nawierzchniach, takich jak błotniste lub piaszczyste drogi i oczywiście najlepszy tryb, off-road. Oferuje najlepsze możliwości jazdy po bezdrożach i pokonywania trudnych odcinków dróg. Pod względem możliwości jest on najbardziej zbliżony do trybu 4x4 lub Dustera drugiej generacji, ale bardziej zaawansowany, z funkcją automatycznego rozdzielenia momentu obrotowego na przednie lub tylne koła, w zależności od wykrytego stopnia przyczepności nawierzchni i prędkości pojazdu. Oraz też jest tryb eko. Dacia spodziewa się, że w Polsce ponad połowa sprzedaży nowego Dustera to będą wersje z LPG. Może to być nawet więcej, po tym jak pojawią się mocniejsze napędy. Mowa nawet o 150 koniach mechanicznych i połączeniu napędu 4x4. Lecz niestety nadal bez automatycznej skrzyni biegów. Ceny Dacia Duster trzeciej generacji zaczynają się od 79 900 zł. Dacia Duster Essential może i jest najtańsza, ale będzie ułamkiem sprzedaży tego modelu. Wszyscy klienci wybiorą lepszy wariant Expression, a najbardziej wymagające osoby zdecydują się na modele Journey oraz Extreme. Te trzy wersje są już droższe, ale oferują też znacznie więcej w standardzie. Ta marka ma też dobrą renomę w Polsce, dużą sieć serwisów i dopracowaną obsługę posprzedażową. To są argumenty, które dla klientów mają chyba największe znaczenie. Wielkimi krokami zbliżamy się do 10 tysięcy subskrybentów, a obok tego nie można przejść obojętnie. Dlatego z tej okazji mamy dla Was niespodziankę. Zatem subskrybujcie, by być na bieżąco.